Coraz więcej pacjentów przychodzi do mnie z prośbą o poprawienie porów skóry. Coraz więcej osobom to przeszkadza. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów dostosowanych odpowiednio do potrzeb. Zastosowanie frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej jest bardzo szerokie. W tym odcinku postaramy się przybliżyć, jak dzięki użyciu tej metody możemy pozbyć się widocznych porów. Zgadzam się, że jest to problem, który jest w jakimś stopniu realnym problemem, u niektórych osób prawdziwym problemem i dużym problemem, chociaż warto wspomnieć, że niemożliwe jest uzyskanie takiej gładziutkiej skóry, jak ma noworodek czy niemowlak, ponieważ z wiekiem skóra nam się nie tylko starzeje, mamy jakieś objawy trądziku, mamy jakieś zaskórniki i to wszystko powoduje, że ta skóra nabiera swojej faktury i swojej struktury. Odwiedzam klinikę Triklinium z takiego powodu, ponieważ uważam, że mam troszeczkę rozszerzone pory. Tutaj mniej więcej pod oczami najbardziej w znacznym stopniu, no i przeszkadza mi to na co dzień, w sensie ten makijaż nie jest taki do końca, nie trzyma się dobrze, wałkuje się, no i chciałabym coś z tym zrobić. W teorii jest kilka metod, czy nawet kilkanaście walki z porami, natomiast w praktyce okazuje się, że trudno jest uzyskać dobry efekt. Trochę przez przypadek odkryłem, że z metod dostępnych, które ja stosowałem i stosuję, najlepiej na pory sprawdza się radiofrekwencja mikroigłowa. Można pomyśleć, że nie powinna ona się sprawdzić, ponieważ również mamy tutaj punktowe, co jakiś odstęp, pół milimetr, półtora nakłuwanie skóry. Natomiast wydaje mi się, że mechanizm, który powoduje poprawę porów, związany jest z tym, że nie mamy złuszczania, jak w przypadku laserów, czyli my tutaj nie tworzymy dziur, natomiast nakłuwając skórę, głęboko ją mocno uszkadzamy, podrażniamy, przez co ona zaczyna pracować i zaczyna jakby wygładzać skórę. Dlatego w tej chwili w zasadzie jedyną metodą, którą polecam pacjentom w przypadku potrzeby czy problemu z porami jest wykonywanie zabiegów radiofrekwencją mikroigłową. Okej. Pierwsze 2-3 ukłucia były takie odczuwalne, natomiast później już skóra się przyzwyczaja i jakby szło to absolutnie naturalnie. Poza tym było stosunkowo krótko, więc absolutnie do przeżycia. Zwykle, aby uzyskać dobry efekt, wystarcza już jeden zabieg. Pierwsze efekty zabiegu będzie widać już po kilku tygodniach. Bardzo często pacjenci dbają o wygląd twarzy, rzadziej o wygląd szyi czy dekoltu, natomiast najczęściej zapominają o dłoniach, które w równym stopniu starzeją się jak twarz, szyja czy dekolt. Czasami zdarza się, że mamy bardzo ładną, nie tak powiem, odświeżoną, odmłodzoną twarz, natomiast jak spojrzymy na dłonie pacjenta, to od razu widać, jaki ma wiek.